Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Kariery, pasjonuje mnie świat nanomateriałów i możliwości, jakie daje. Dzięki Narodowemu Centrum Nauki miałem przyjemność realizować projekt dotyczący połączenia nanomateriałów z drewnem. Rezultaty tego projektu przekroczyły nasze oczekiwania i pokazały, że materiały drewniane, takie jak na przykład meble, mogą być inteligentne. Jak to się dzieje dla innych przedmiotów codziennego użytku, jak lodówki czy telewizory? Jednocześnie, wraz ze wzrostem popularności usług restauracyjnych w Polsce, zauważyłem, jak istotnym problemem jest długa jesień i zima, podczas których nie mogą funkcjonować ogródki restauracyjne. Niestety, o ile jesteśmy w stanie efektywnie podgrzać powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, na otwartym powietrzu jest to walka z wiatrakami. Problem ten ma rozwiązać nasz projekt, w którym nie podgrzewamy powietrza, a jedynie elementy znajdujące się w kontakcie z nami, takie jak stoły i krzesła. Żeby zrobić to efektywnie, należy wykorzystać technologię cienkowarstwową, która w tani sposób umożliwi nam podgrzanie rąk, stóp czy zaserwowanej kawy. Proces rozpoczynamy od doboru odpowiednich nanomateriałów węglowych i dodatków do wytworzenia zawiesiny. W miarę możliwości staramy się dobrać materiały biodegradowalne, a zawiesinę przygotowujemy w wodzie, żeby powodować jak najmniejszy wpływ na środowisko. Kolejnym etapem jest homogenizacja ultradźwiękowa, podczas której otrzymujemy zawiesiny. Otrzymane zawiesiny nanosimy na wybraną powierzchnię metodą natryskową lub powlekarką automatyczną. Na otrzymaną warstwę nanosimy elektrody, a następnie pokrywamy ją polimerem ochronnym, żeby otrzymane warstwy były odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak zmienna wilgotność, temperatura i opady. Po otrzymaniu warstwy należy sprawdzić jej jakość. Pierwsze testy wykonujemy za pomocą precyzyjnego multimetru Kittley, sprawdzając przewodnictwo elektryczne otrzymanych warstw. Następnie za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzamy, czy warstwy są wystarczająco jednorodne. Niektóre próbki testowane są za pomocą mikroskopii konfokalnej lub elektronowej. W zależności od rozmiaru mebla, następnie konieczne jest dobranie odpowiedniego zasilacza, pakietu akumulatorów oraz sterowania. Ostatnim etapem jest połączenie wytworzonych przez nas warstw grzewczych z meblami, w taki sposób, aby nie były one zauważalne. Jest to dla nas kluczowa część, ponieważ meble mają obecnie bardzo istotną funkcję estetyczną, której nie chcemy zaburzać. Przedstawione tutaj meble mogą być zasilane przewodowo i bezprzewodowo, w zależności od potrzeby. Wykorzystujemy niskie napięcie, przez co technologia jest bezpieczna i możemy wykorzystywać baterie. Wstępne badania pokazały, że miesięczny koszt podgrzewania prezentowanego krzesła nie powinien przekroczyć kilkunastu złotych, a być może będzie jeszcze mniejszy. Myśląc o naszym rozwiązaniu, chcielibyśmy nim zainteresować przede wszystkim właścicieli mebli ogrodowych czy restauracyjnych, ale widzimy także ciekawe zastosowania w meblach okrętowych, czy oczywiście ławkach miejskich lub ławach kościelnych. Obecnie szukamy partnerów do wdrożenia projektu. Politechnika Poznańska.